To jest w ogóle bardzo ciekawe. Na przykład program Tomasza Lisa, który jest programem, prawda, no wiadomo, że on jest, ma bardzo liberalne poglądy sam, ale debaty, jakie on organizuje, dobór gości, ostatnia dyskusja, w której też miałam okazję sama brać udział, bo ja się nie skarżę na to, że mnie nie zapraszają, żeby było jasne. Czasem sama bardzo często odmawiam, pytam z kim, jak się dowiaduję, z tym nie, z tamtym nie, z owamtym nie, więc to nie jest tak, że ja za wszelką cenę muszę być na wizji, ja po prostu chcę mieć przynajmniej jakiś pozór, że rozmowa jest możliwa, ale ponieważ już się tak robi, że żeby móc dyskutować na temat, który jest na przykład dla mnie ważny, w którym ja na przykład podejmuję jakieś działania i chcę zabrać głos, to ja muszę rozmawiać albo z Terlikowskim, albo z tym Dzierżawskim, albo z Korwinem-Mikke.